Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Bibliotecznych Polecajek i zapraszam na wyprawę w świat literatury dziecięcej. Jeśli myślicie, że kury mieszkają w kurnikach, znoszą jajka i tak naprawdę przez cały dzień nic nie robią, jesteście w ogromnym błędzie. Chciałabym Wam przedstawić brygadę brawurowych kur, czyli opowieść o kurach prawdziwych wojownikach. Jest to historia 10-letniego Damiana, który został zwerbowany do elitarnej kurzej jednostki. Brawurowe kury dbają o porządek w mieście, mają swoją własną firmę ochroniarską, są znanymi youtuberkami i mają wpływ na to, co się dzieje w mieście i zawsze są tam, gdzie coś się dzieje. Jest to 4-tomowa historia, napisana z naprawdę dużą dozą dobrego humoru, w którym pojawiają się postacie dla osób dorosłych znane z tego prawdziwego, rzeczywistego świata. Na przykład jedną z postaci jest tu znany ze swojej prostej brody detektyw Brudkowski. Na pewno przy tej książce nie będziecie się nudzić i zarówno małego i dużego czytelnika wprowadzą w bardzo dobry nastrój. A więc do boju czytelnicy! Kosmita za ścianą to seria książek, w której głównym bohaterem jest Zig. Zig to chłopiec, którego rodzice są naukowcami i ze względu na wykonywany zawód przemieszczają się z miejsca na miejsce, wprowadzając w stan przygnębienia i smutku swojego syna. Ponieważ nim zdąży zagościć w danym miejscu, poznać przyjaciół, to już z tego miejsca się wyprowadza. Tym razem w miejscu, do którego sprowadzają się rodzice, zaprzyjaźnia się z Roxy i Harrisem. Jest to prawdziwa przyjaźń, ale tej przyjaźni pojawia się również pewna tajemnica. Czy tą tajemnicą jest fascynacja chłopców Roxy i walka o jej względy? Czy może któryś z chłopaków ma jakieś tajemne moce? A może w szkole, do której chodzą dzieciaki, w tej szkole są również kosmici? No, musicie na te pytania odpowiedzieć, czytając właśnie którąś z książek o przygodach Zika. Jedno jest pewne, książka napisana świetnym językiem, z wartką akcją i tak jak zapewnia wydawca, jest to fantastyczna lektura dla chłopców, dziewcząt i kosmitów. Ostatnia książka do lektury, której chciałabym Was zachęcić, to Wielcy Robacy, czyli historie insektów, które rozwinęły skrzydła. Jeśli myślicie, że jest to zwykła książka o zwykłych robakach i robaczkach, jesteście w ogromnym błędzie. Jest to 10 niezwykłych historii, niezwykłych owadów. A kogo tutaj mamy? Mamy na przykład komara, który gra na harmonijce, stepującego pająka, uwodzicielską ćmę i wiele, wiele innych sylwetek owadów, które miały marzenia i nie bały się tych marzeń spełniać. To jest książka o tym, że nie zawsze warto iść utartymi ścieżkami, że niekiedy można zaryzykować i iść pod prąd, ponieważ wtedy to, co wydaje nam się niemożliwe, staje się możliwe. Książka, która Was w niektórych momentach wzruszy, w niektórych rozśmieszy, ale na pewno książka, z którą bardzo mile spędzicie chwilę. A co najważniejsze, po lekturze tej książki już nigdy nie będziecie bać komarów, much, pluskiew i różnych innych owadów, robaków i robaczków. A więc zapraszamy do biblioteki.